Witamy Was serdecznie w kolejnym mini-jubileuszowym 10. odcinku serii Contra Legem. Na wstępie jak zwykle zwracamy się z gorącymi podziękowaniami za wszystkie komentarze, tradycyjnie w ogromnej większości merytoryczne, trafne i sympatyczne, kolejne pozyskane subskrypcje i łapki w górę. Nasze audycje zbliżają się do progu 50 000 wyświetleń, a liczba subskrypcji przekroczyła 1500. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i kłaniamy się nisko naszym słuchaczom. Dzisiejszy materiał poświęcony będzie sylwetce monstrum z Chorzowa, Henrykowi Kukule. O dziwo, wydaje się, że jest to postać stosunkowo mało znana w proporcji do ohydnych i makabrycznych czynów, jakich dopuścił się Kukuła. To, że sprawa tego mordercy i gwałciciela w swoisty sposób ożyła, jest ogromną zasługą dziennikarzy Fakt 24, którzy po niemal ćwierć wieku, kiedy pojawiło się realne zagrożenie, że monstrum opuści zakład karny, przywrócili zapomnianą już nieco sylwetkę Kukuły na forum dyskusji społecznej, zapobiegając tym samym jego wyjściu na wolność i przyczyniając się do umieszczenia przestępcy w specjalnym ośrodku w Gostyninie na mocy tzw. ustawy o bestiach. Tworząc audycję, w dużej mierze korzystaliśmy właśnie z materiałów publikowanych przez Fakt, a także z obszernego artykułu poświęconego Kukule w magazynie Reporter z 2020 roku. Bardzo pomocne okazały się także liczne wypowiedzi medialne pana Romana Huli, byłego wysokiego rangą funkcjonariusza policji, który pracował przy sprawach Henryka Kukuły. Z pewnością bezcenny byłby dostęp do akt sprawy, stosunkowo jeszcze świeżej, ale takich możliwości niestety nie posiadamy. Pozostałe źródła zostały jak zwykle wyszczególnione w opisie filmu. Materiał jest miejscami dość drastyczny, zważywszy zwłaszcza na fakt, że opisywane tragedie dotyczą dzieci. Kończąc ten jak zwykle przydługi wstęp, zachęcamy Was do wyrażania swoich opinii w postaci komentarzy, wyrazów sympatii w postaci łapek w górę oraz kolejnych subskrypcji, które bardzo nam pomagają w zwiększaniu zasięgów naszego kanału i szczególnie motywują do pracy i tworzenia kolejnych audycji. Z Waszą pomocą pragniemy jak najszybciej osiągnąć kolejny level i przekroczyć granicę 2000 subskrypcji. Wszystko w Waszych rękach, kochani. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy przede wszystkim zdrowia i dobrego samopoczucia. Miłego odsłuchu. Henryk Kukuła urodził się 17 lutego 1966 roku w Chorzowie. Zaraz po narodzinach lekarze zdiagnozowali u dziecka zamartwicę urodzeniową. Choć wiemy, że nie przepadacie za dokumentalnym odcieniem naszych audycji, to sprawa ta wydaje się o tyle istotna w kontekście późniejszych wydarzeń, że uznaliśmy za stosowne rozwinąć nieco medyczny aspekt tematu. Zamartwica urodzeniowa najczęściej wiąże się z porodem oraz z końcowym okresem życia wewnątrzłonowego płodu i występuje zwykle w drugiej fazie porodu. Przypadłość owa jest definiowana jako ciężka niewydolność krążenia i oddychania u płodu bądź u noworodka i jest częstą przyczyną zgonów okołoporodowych dzieci. Mówiąc najprościej, zamartwica urodzeniowa to niedotlenienie płodu. Noworodek ma zaburzenia pierwszego oddechu oraz bardzo często ma problem z kontynuowaniem samodzielnej czynności oddechowej. U takiego dziecka obserwuje się znacznego stopnia wysiłek oddechowy, wciąganie klatki piersiowej, międzyżebrzy, dołków nadobojczykowych, mostka. Objawami niedotlenienia jest również nieprawidłowa czynność serca, zniesione napięcie mięśniowe oraz zaburzenia układu nerwowego, bardzo często skutkujące osłabieniem odruchów. Ponadto dziecko urodzone w zamartwicy urodzeniowej charakteryzuje się bladością skóry oraz sinicą. Płód, który ma niedobór tlenu, próbuje uzupełnić jego braki poprzez wykonywanie gwałtownych ruchów oddechowych. Wtedy bardzo często dochodzi do zachłyśnięcia się wodami płodowymi. W wyniku zdarzenia dochodzi do niedotlenienia dziecka w trakcie porodu i po porodzie. Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu, odczytywana na aparacie KTG, oraz zielone wody płodowe, świadczące o oddaniu przez płód smułki, czyli wypróżnieniu wewnątrzłonowym. Tak też miało być w przypadku małego Henryka. Jeżeli charakter niedotlenienia jest krótkotrwały, to dziecko może nie ponieść żadnych konsekwencji tego stanu. Jednakże długotrwałe niedotlenienie może powodować szereg powikłań, takich jak porażenie mózgowe, opóźnienie umysłowe, padaczka. Dziecko, które przeżyło zamartwicę, wymaga obserwacji i stałej kontroli lekarskiej nawet w przypadku prawidłowego rozwoju. Dzieci doświadczające zamartwicy mogą mieć w późniejszym okresie rozwoju problemy z koncentracją i nauką, nadpobudliwością psychoruchową oraz zaburzeniami ruchowymi. Rodzice powinni przede wszystkim bacznie obserwować swoje pociechy. Wielu lekarzy i fizjoterapeutów zaleca, aby w wieku przedszkolnym zapisać dziecko na zajęcia ruchowe z elementami rehabilitacji oraz na terapię psychologiczną. W kontekście przytoczonych informacji jedno jest pewne. Henryk wymagał obserwacji i stałej kontroli i tak też mieli sugerować medycy. Trudno dziś powiedzieć z całą pewnością, czy w trakcie dorastania Kukuła był pod stałą opieką lekarską. Wszystko wskazuje jednak na to, że gdzieś po drodze pojawiły się poważne zaniedbania i może gdyby w istocie chłopiec uzyskał właściwą opiekę i pomoc, nie doszłoby do tego, co nastąpiło potem. Od najmłodszych lat Henryk sprawiał poważne problemy wychowawcze. Dorastający chłopiec na podwórku w centrum Chorzowa zaczepiał kolegów i koleżanki, podskubywał, obmacywał. Nie inaczej zresztą wyglądało to także w szkole i z tego powodu Henryk nie był zbyt lubiany. Z reguły otoczenie traktowało dziwne zachowania chłopca jako uciążliwy objaw jego deficytów intelektualnych. Młody Kukuła bardzo słabo radził sobie także z nauką. Z powodu częstych przejawów agresywnego zachowania wobec rówieśników Henryk miał być również kierowany na leczenie w poradni zdrowia psychicznego. Zdarzało się podobno, że Kukuła w szkolnej stołówce, uzbrojony w nóż lub widelec, dźgał sztućcami inne dzieci, budząc postrach, a bywało, że potrafił atakować tak skutecznie, że powodował nawet drobne obrażenia. Niemalże na porządku dziennym były częste bójki i awantury pomiędzy nim a kolegami, czy to w szkole, czy na podwórku, pomiędzy chorzowskimi familokami. Odnotowano również fakt, że Henryk miał tendencję do kradzieży. Matka, pani Eugenia, wiedziała o tym i starała się nawet interweniować, z reguły jednak bez skutku. Chłopiec przywłaszczał sobie zwykle drobiazgi, a świadome niedoborów Henryka otoczenie machało na to zwykle ręką, by nie robić przykrości matce. Ta zresztą miała problemy nie tylko z synem, a to co działo się za drzwiami mieszkania Kukułów odbiegało od szeroko przyjętych norm. Ojciec Henryka, jak wynika z późniejszych przekazów, miał nadużywać alkoholu i często popadać w konflikty z prawem, w związku z czym można wyobrażać sobie, że los kobiety nie był usłany różami. Miała nawet rzekomo korzystać z pomocy poradni zdrowia psychicznego. Mimo wszystko jednak matka Henryka miała podobno podejmować wszelkie możliwe starania, by rodzina mogła funkcjonować w miarę normalnie, a dostępne są także informacje, że starszy brat Henryka miał pracować jako funkcjonariusz MO. Wśród relacji na temat młodości Kukuły pojawia się informacja, że pani Eugenia wspominała także o nieszczęśliwym wypadku, który mógł tłumaczyć dziwne zachowanie syna i jego napady agresji. Otóż, kiedy Henio był mały, miał spaść ze stołu i dotkliwie się potłuc. Według innych źródeł miał uderzyć głową o stół lub też mebel miał przywrócić się na chłopca, ale nie jest to aż tak istotne, dość, że wypadek miał miejsce i mógł skutkować późniejszymi problemami. Matka podobno zlekceważyła sprawę ze stołem i konsultację lekarską uznała za zbędną. Obrażenia, jakie później opisywała pani Eugenia, mogły wskazywać na to, że Henio przebył wstrząśnienie mózgu, a nieleczony uraz mógł skutkować napadami agresji. Niektóre ze źródeł wspominają, że Henryk miał się ponoć leczyć w poradni zdrowia psychicznego i przyjmować w związku z terapią przepisane leki. Pojawiają się także informacje mówiące o tym, że rok przed dokonaniem pierwszej zbrodni Kukuła miał przestać zażywać lekarstwa, twierdząc, że zadecydowała o tym bez żadnej konsultacji z lekarzem jego matka. Pani Eugenia, nawet dużo później, zawsze z miłością wypowiadała się o synu, nie mogąc pojąć, dlaczego dopuszczał się tak okrutnych czynów. Przenieśmy się jednak do roku 1980. Dorastający już wówczas Henryk ma 14 lat. Może trochę dziwić fakt, że chłopak nadal bawił się w chowanego na podwórku z o wiele od siebie młodszymi dziećmi. Jednak otoczenie nie zwraca na to uwagi i aprobuje dziwne zachowanie chłopaka, zwalając to na karb jego niedostatków rozwojowych. Henryk Kukuła po raz pierwszy zabija 23 września 1980 roku w Chorzowie. Nieocenionym źródłem informacji dotyczących zbrodni jest podinspektor w stanie spoczynku Roman Hula, wielokrotnie pojawiający się w mediach w kontekście sprawy Kukuły. Roman Hula urodził się 30 maja 1953 roku w Zakopanem. Ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Szczytnie. Od 1976 pracował w Milicji Obywatelskiej. Pracował m.in. przy sprawie wampira z Bytomia Joachima Knychały. W 1989 pełnił funkcję zastępcy szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych do spraw milicji w Piekarach Śląskich. W czerwcu 1990 roku został komendantem wojewódzkim Policji w Katowicach. Rok później, 17 lipca 1991 roku, awansował na stanowisko komendanta głównego Policji i podjął próbę reorganizacji Policji związanej z transformacją ustrojową. Jednak po pół roku, 14 stycznia 1992 roku, podał się do dymisji i odszedł ze służby. Hula mówił magazynowi Reporter: „Dobrze pamiętam tamte wydarzenia. Pracowałem wtedy jeszcze jako funkcjonariusz sekcji zabójstw Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Milicji w Katowicach. Był 23 września 1980 roku. Kończyliśmy akurat pracę i z kryminalnego zadzwonił do mnie Piotr Celiński. „Jedźcie do Chorzowa”, powiedział. „Tam w piwnicy leżą zwłoki jakiegoś dziecka. Najprawdopodobniej zabójstwo”. Po latach emerytowany funkcjonariusz nie potrafił już dokładnie wskazać miejsca i adresu, lokalizując sytuację gdzieś blisko centrum Chorzowa. Po podwórku jednej z hutniczo-górniczych dzielnic biegały dzieci, bawiąc się w chowanego. Przy drzwiach do piwnicy przybyli funkcjonariusze zastali grupkę gapiów i milicjantów pilnujących, by nikt nie wchodził do środka. Kilkanaście minut wcześniej ktoś z mieszkańców Familoka odkrył w piwnicy ciało kilkuletniej martwej dziewczynki. Bezzwłocznie wezwano na miejsce milicję. To było przerażające. Co mnie bardzo uderzyło, 5-letnia Karina S., nieżyjąca już wtedy dziewczynka, była bardzo podobna do mojej 5-letniej wówczas córki. Aż wstrząsnęło mną, gdy spojrzałem na tę dziewczynkę. Leżała bezwładnie, martwa, na piwniczym korytarzu. Na szyi miała wyraźne ślady odduszenia, a pod głowę podłożone majteczki i kawałek sukienki, wspominał Hula. Wśród zgromadzonych przed Familokiem ciekawskich i funkcjonariuszy biegała po podwórku grupka dzieci. Biegali prawdopodobnie również wówczas, gdy doszło do tego nieszczęścia. Przyglądałem się więc przez chwilę tym hałasującym dzieciakom, kontynuował Hula. Okoliczne dzieci były w różnym wieku. Codziennie spotykały się na podwórku. Chłopcy i dziewczęta, kilkuletni i nastoletni. Dzieciaki spędzały tam całe dnie. Nie mieli własnego konta i innych rozrywek, więc często też korzystali z piwnic, by tam w ukryciu popijać, popalać papierosy i oglądać nieprzyzwoite pisma. Starsi próbowali też seksu. Spojrzałem raz jeszcze, jak tak biegali i hałasowali, opowiadał Hula. Wśród biegających zauważyłem wtedy jednego. Widać było, że jest starszy od reszty. Niewysoki zarazem i raczej drobnej budowy ciała. Chłopak według relacji byłego milicjanta miał się zachowywać dziwnie i głupawo, zdradzając jednak zainteresowanie sytuacją. Coś mnie wtedy tknęło i go zawołałem. „Czemuś to zrobił?”, zapytał Hula, intuicyjnie czując, że ma do czynienia z zabójcą. Jakoś mi się ten chłopak wydawał wtedy dziwnym, a jego zachowanie jakby surrealistyczne w stosunku do całej tej dramatycznej przecież wokół sytuacji. „Ale ja się z nią tylko bawiłem”, usłyszał Hula, kompletnie zaskoczony taką odpowiedzią. „W chowanego żeśmy się bawili. Nic złego nie chciałem zrobić”. „Chodź, pokaż jak to było, co zrobiłeś”. W piwnicy Kukuła demonstrował funkcjonariuszowi, jak doszło do zamordowania 5-letniej Kariny. „Bawiliśmy się po prostu w chowanego, ja ją tylko położyłem na bok. Uciekłem z piwnicy. Dlatego dusiłem, bo krzyczała, żeby się nie darła. Potem podniosłem sukienkę, zdjąłem jej majteczki i podłożyłem pod jej główkę, żeby miała miękko”. Późniejsza obdukcja lekarska zwłok 5-latki wykazała, że dziewczynka miała obrażenia pochwy i rozerwane drogi rodne. Najprawdopodobniej Kukuła doprowadził do obrażeń palcami. Rodzina Kukułów miała wówczas także inne problemy. Matka rozwodziła się wtedy ze wspomnianym już mężem pijakiem. Pani Eugenia nie chciała uwierzyć, że Henio mógł zabić Karinę, a potem przyznała, że mogło to być konsekwencją zamartwicy urodzeniowej, szerzej omawianej na wstępie, którą syn przeszedł podczas porodu. Opowiadała także o wypadku ze stołem i leczeniu w poradni psychiatrycznej. Ze względu na swój bardzo młody wiek, 14-letni Kukuła nie został zamknięty w zakładzie karnym. W maju 1981 roku decyzją sądu dla nieletnich w Chorzowie skierowano go do zakładu wychowawczego w Krupskim Młynie, niedaleko Tarnowskich Gór na Śląsku. Obecnie placówka funkcjonuje jako Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy imienia Ottona Lipkowskiego przy ulicy Krasickiego 4 w Krupskim Młynie. Decyzja taka okaże się dość niefortunna w skutkach, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że w owym czasie z zasady nie trafiały tam osoby, które pozbawiły kogoś życia. Kiedy Henryk trafił do ośrodka, matka nie mieszkała już z jego ojcem. Wieloletni związek zakończyły liczne kłopoty z prawem ojca i nadużywanie przez niego alkoholu. Różne informacje o 14-latku docierały wtedy z Krupskiego Młyna, mówił Hula. Również i ta, że Kukuła nie dopuszczał do siebie myśli o zamordowanej Karinie S. Rówieśnikom z zakładu opowiadał, że znalazł się w Krupskim Młynie jedynie przez głupotę, przez zabawę z dziewczynką, próbując bagatelizować sprawę. W ośrodku wychowawczym niewiele się jednak zmieniło. Henryk dalej sprawiał spore kłopoty, wdając się w częste awantury i bójki. Pani Eugenia twierdziła potem, iż syn został zgwałcony w ośrodku przez innych chłopców. Ale Henryk miewał także chwilę radości. Na przepustkach z ośrodka odwiedzał tzw. klub z piwnicy, który założyli w Chorzowie znajomi Kukuły. Nastoletni chłopcy oglądali tam zdjęcia pornograficzne, wprowadzając w praktykę to, co działo się na fotografiach. Podobno z braku koleżanek chłopcy często zaspokajali się po prostu wzajemnie. Kukuła odwiedzał klub jeszcze kilka lat później, tuż po wyjściu z więzienia. Można sobie wyobrażać, co działo się w owym klubie, a sam Kukuła wspominał owe wydarzenia, mówiąc: cyrki byli. Starsi mieszkańcy miejscowości dobrze pamiętają styczeń 1984 roku. Zaginął wtedy 9-letni syn jednego z wychowawców ośrodka. Wszyscy pomagali w poszukiwaniach. Zmasakrowane ciało chłopca znaleziono w lesie, pisała Gazeta Wyborcza. Drugą ofiarą Henryka stał się 9-letni Radosław T., syn jednego z wychowawców pracujących w ośrodku w Krupskim Młynie. Kukuła miał rzekomo wcześniej proponować Radkowi wspólną ucieczkę. W każdym razie ich spotkanie 10 stycznia 1984 roku zakończyło się bójką. Bójką 9-latka z 18-latkiem. Młodszy chłopak nie miał praktycznie żadnych szans, by przeżyć. Jak ustalono, 18-letni wówczas Kukuła bił Radosława po twarzy i tułowił. Później klęknął na klatce piersiowej swojej ofiary, zadając pięściami śmiertelne ciosy. Razy były tak silne, że okazały się śmiertelne. 9-latkowi m.in. pękł przedsionek serca. Sekcja zwłok wykazała, że ofiara została po śmierci zgwałcona. Kukuła miał później przechwalać się, że chłopiec dobrze musiał dostać, bo miał wszystko połamane, a także tym, że zgwałcił swą ofiarę po śmierci. Czasem określał Radka mianem ładnego chłopca. Podobno katowany 9-latek miał błagać, by Kukuła go nie zabijał, bo nie był jeszcze w pierwszej komunii świętej. Zmasakrowane ciało chłopca znaleziono w lesie po długich poszukiwaniach. Feralnego dnia Kukuła miał się jeszcze pobić z jednym z wychowanków, nim go wreszcie schwytano w kuchni, gdzie spokojnie obierał ziemniaki. Nie wiem też dokładnie, jak to było, że w zakładzie wychowawczym Kukuła mógł mieć kontakt z jednym z synów wychowawcy, zastanawiał się Hula. Zakład poprawczy to przecież dość specyficzne miejsce. 28 listopada 1985 roku wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach Henryk Kukuła skazany został na 15 lat więzienia. Trafił do zakładu karnego w Rawiczu. Nie bardzo wiemy, czy tak było również wówczas, ale dziś zakład przeznaczony jest dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i posiada m.in. oddział terapeutyczny, dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz skazanych sprawców przestępstw, których podłożem było zaburzenie preferencji seksualnych. Zakład w Rawiczu ma dość długą i ciekawą historię, o której warto wspomnieć w kilku słowach. Jako jednostka więzienna funkcjonuje od 1819 roku. Został utworzony decyzją władz ówczesnego zaboru pruskiego, a po odzyskaniu niepodległości jednostka pełniła swoją funkcję jako więzienie polskie. W okresie międzywojennym Rawicz cieszył się ponurą sławą ciężkiego i represyjnego więzienia. Podczas okupacji niemieckiej więzienie służyło władzom okupacyjnym. Było to tak zwane więzienie ciężkie, Zuchthaus. Przetrzymywano w nim głównie więźniów przewidzianych do umieszczenia w obozach koncentracyjnych. Po zakończeniu II wojny światowej więzienie rawickie przejęły władze Polski Ludowej. W zakładzie karnym Rawicz więziono wielu działaczy podziemia niepodległościowego, w tym żołnierzy Armii Krajowej. Ta sytuacja trwała do 1956 roku, kiedy w wyniku ogłoszonej amnestii z rawickiej jednostki zwolniono więźniów politycznych. Wracajmy jednak do meritum. Zasądzonego wyroku Kukuła jednak nie odsiedział. Przemiany w Polsce związane z upadkiem komunizmu i transformacją ustrojową spowodowały, że los uśmiechnął się do Henryka. W roku 1989 przyjęto dwie amnestie. Pierwszą 5 kwietnia 1989 roku po podpisaniu porozumień Okrągłego Stołu i drugą ogłoszoną przez Sejm PRL 7 grudnia 1989 roku. Tej samej, która objęła m.in. Mariusza Trynkiewicza, zamieniając jego karę śmierci na 25 lat więzienia. Także na mocy tej drugiej wyrok Kukuły obniżono do 10 lat pozbawienia wolności. Zapewne termin amnestia nie jest Wam obcy, ale gwoli kronikarskiej rzetelności wspomnimy tylko, że pod tym pojęciem kryje się jednorazowe darowanie lub złagodzenie prawomocnie orzeczonych kar lub środków karnych za popełnione przestępstwa lub wykroczenia określonego rodzaju poprzez wydanie aktu prawnego. Kukuła na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu zostaje warunkowo przedterminowo zwolniony z więzienia w Rawiczu. Wychodzi na wolność w kwietniu 1990 roku. Odsiadując wyrok, Kukuła miał być bity i gwałcony przez współwięźniów, co jak sam twierdził, zdemoralizowało go, a wkrótce po wyjściu na wolność miało przynieść tragiczne skutki. W okresie od kwietnia do lipca, kiedy to Kukuła ponownie morduje, o czym za moment, Henryk podobno nie próżnował. Miał rzekomo uprawiać seks z dziećmi, które chodziły do wspomnianego już osiedlowego klubu, który wciąż istniał. 28 lipca 1990 roku w Rudzie Śląskiej była piękna, słoneczna pogoda. Gdy Kukuła zbliżał się do przystanku w Halembie, południowej dzielnicy miasta, jego uwagę przykuł mężczyzna, który załatwiał się nieopodal w krzakach. Henryk opowiadał potem. Widziałem jakiegoś mężczyznę, który załatwiał potrzebę fizjologiczną. Gdy widziałem członka tego mężczyzny, coś się ze mną robiło. Przedstawił mi się obraz Rawicza, jak mnie biją i gwałcą. Chciałem do tego mężczyzny podejść, ale szybko skończył i wszedł do tramwaju, który zaraz odjechał, tak, że nawet nie zdążyłem wyjść z podwórka. Nie wiem, co by się stało, gdyby ten mężczyzna nie wszedł do tramwaju, ale wiem, że na pewno coś by się działo. Gdy widzę członka jakiegoś mężczyzny, to zawsze coś się ze mną dzieje. Tracę swoją wolę. Niedługo po tym zdarzeniu Kukuła dopuścił się zbrodni, która wstrząsnęła wszystkimi. Dwóch chłopców, 5-letni Radosław W. i jego 7-letni brat Robert, bawiło się obok bloku, w którym mieszkali wraz z rodzicami i dziadkami. Coś musiało przykuć uwagę chłopców na pobliskim przystanku autobusowym, gdyż obaj udali się w jego kierunku. Tam ich właśnie zaczepił, mówili potem świadkowie. Według zeznań mężczyzna zwracał na siebie uwagę dziwacznym zachowaniem. Henryk podszedł na przystanku do chłopców, podskakiwał, przebierając nogami z jednej na drugą. Uśmiechał się do malców głupawo i nerwowo. Podczas rozmowy z nimi obgryzał paznokcie i co chwilę przesuwał zwisającą mu przerzuconą przez ramię torbę. Takie właśnie zachowanie Kukuły wzbudziło zainteresowanie przypadkowych przechodniów stojących w tamtym czasie na przystanku autobusowym. Wyróżniający się mężczyzna zapadł im w pamięć. Trochę jak wariat, Tak potem określano zachowanie Kukuły. Było to niezwykle istotne w ustaleniach śledczych. Świadkowie opisywali Kukułę jako blondyna w jasnym ubraniu i z przewieszoną przez ramię torbą, która huśtała mu się, gdy niezgrabnie się poruszał. Było po południu, w porze, kiedy ludzie wracali akurat z pracy do domów. Nawiązał rozmowę z dwoma chłopcami i wydawało się, że do czegoś ich nakłaniał. Mówiono potem, że obiecywał im ognisko. W końcu przekonał ich, żeby z nim poszli. Zaczęli oddalać się zwolna od bloku, w którym mieszkali chłopcy. Pomimo tego, iż dziwne zachowanie Henryka zwróciło uwagę przechodniów, nikt nie zareagował. Radek i Robert szli spacerkiem z nieznajomym, ufni i niczego nie podejrzewający, jak to dzieci. Kukuła rozmawiał z braćmi, był wesoły i wygłupiał się, jak to miał zwyczaj robić w takich sytuacjach. Cała trójka skierowała się w kierunku znajdującego się przy końcu ulicy Zamenhofa zagajnika. I wtedy coś nagle wstąpiło w Kukułę. Rozejrzał się i upewniwszy się, że nikogo wokół nie ma, zaatakował. Jednego wziąłem i drugiego, obu chwyciłem, zeznawał potem. Trzymał mocno, uniemożliwiając braciom ucieczkę. Malcy bronili się zajadle, ale w starciu z dorosłym mężczyzną byli bez szans. Gdy Radek i Robert nie wrócili na obiad i do 22 nie pojawili się w domu, zaniepokojeni rodzice wraz z dziadkami powiadomili komendę o zaginięciu dzieci. Policjanci rozpoczęli przeszukiwanie terenu nocą i po krótkiej przerwie nad ranem wznowili poszukiwania. Operacja koncentrowała się głównie na południowej dzielnicy miasta, Halembie, oraz leśnych obszarach przy końcu ulicy Zamenhofa. Penetrowano zarośla i krzaki wokół górniczych osiedli. Bez skutku. O odnalezieniu zwłok chłopców zadecydował przypadek. Popołudniową porą jedna ze starszych mieszkanek dzielnicy, wracając ulicą Zamenhofa z kościoła Bożego Narodzenia w Halembie przy ulicy Leśnej 37, weszła za potrzebą do zagajnika. Przerażona kobieta niespodziewanie natrafiła na zwłoki jednego z chłopców. Były do połowy nagie, jak relacjonowała potem policji. Oględziny wykazały, że na odzieży martwego chłopca znajdowały się ślady nasienia. Po dokonaniu makabrycznego odkrycia spenetrowano również dokładnie okoliczne tereny i kilkadziesiąt metrów dalej w zagajniku odnaleziono leżące na wznak i do połowy rozebrane ciało drugiego z chłopców. Obaj martwi chłopcy mieli wyraźne ślady obrażeń na narządach płciowych, a ciała były skrępowane. Byłem wtedy komendantem wojewódzkim policji w Katowicach, wspominał Roman Hula. Z komendy w Rudzie Śląskiej otrzymaliśmy informację. Coś mnie tknęło. Od razu jakoś skojarzyłem z tym Kukułę. Nie wiedziałem, co się z nim wtedy działo. Wiedziałem, że siedział, ale czy siedział nadal? Poprosiłem kolegów z Rudy Śląskiej, by sprawdzili, nim będą szukać dalej. No i okazało się, że Kukuła jest już na wolności. Henryk mieszkał nadal w Chorzowie, kilkanaście kilometrów od ulicy Zamenhofa, gdzie w zagajniku odnaleziono zwłoki chłopców. Pracował w Rudzie Śląskiej na budowie. Był całkowicie zaskoczony, gdy w progu swojego mieszkania ujrzał policjantów. Przyznał się do wszystkiego praktycznie od razu i nie bronił się specjalnie, zachowując przy tym podobno swoją specyficzną wesołkowatość. Miał chyba na rękach nawet świeże ugryzienia, zauważył potem jeden z funkcjonariuszy. Jak się okazało, ugryzł go przed śmiercią jeden z zamordowanych braci, broniąc się przed napastnikiem. W wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z 11 lutego 1994 roku stwierdzono, że Kukuła pięcioletniego Radosława W., tu cytat, przemocą przez skrępowanie ruchów i dławienie doprowadził do poddania się czynowi nierządnemu, a następnie działając w zamiarze pozbawienia życia, włożył mu dłoń do jamy ustnej, czym spowodował jego zgon przez uduszenie. Podobnie było w przypadku siedmioletniego Roberta. I znowu cytat. Przemocą przez przytrzymywanie rąk, uciskanie klatki piersiowej i dławienie doprowadził go do poddania się czynowi nierządnemu, a następnie działając w zamiarze pozbawienia życia włożył mu do jamy ustnej, a także zacisnął na jego szyi pasek, czym spowodował jego zgon przez uduszenie. Po dokonaniu dwóch zabójstw, jak wspominał w sądzie Kukuła, błąkał się jeszcze po okolicy, by w końcu wrócić autobusem do domu. Zmęczony zjadł, włączył telewizję i zasnął. Jak sam potem twierdził, działał jak w transie, wyobrażając sobie, jak sam jest gwałcony przez współwięźniów. Opinie biegłych wyraźnie sugerują, że Kukuła nie odczuwał żadnych wyrzutów sumienia. Brak głębszego przeżywania winy i wstydu jest przejawem niewykształcenia osobowości wyższej. Czytamy we fragmentach opinii psychiatrów. To, co mówił na temat zbrodni sam Kukuła, daje wyraźniejszy obraz jego osobowości. Oto fragment jego rozmowy z psychologiem. Po co o tym mówić? Stało się, z głupoty się stało. Coś mi strzeliło do głowy. Mam sprawę o 148 i inne artykuły. Jak gwałt był, to oni już nie żyli. W szoku byłem. Najpierw wesoło było. Rozmawialiśmy, wygłupy, takie różne były. Oni śmiali się. Potem siusiali i wtedy na mnie to przyszło. Wtedy nic nie myślałem. Jak wróciłem do domu, wcale o nich nie myślałem. Nie rozmyślałem o tym, co się stało. Stało się i już. Nigdy wszyscy nie są zadowoleni. W podobnym tonie wypowiadał się o wcześniejszym morderstwie dokonanym na 5-latce. To z głupoty, gwałt, nie ma o czym opowiadać, mówił. Opisując swe zbrodnie, czasami Kukuła śmiał się, obgryzał paznokcie i gestykulował. Jak sam mówił, ponosiło go. Zeznał, że gdyby ponownie zobaczył dziecięce członki podczas oddawania moczu, prawdopodobnie znów by zaatakował. W końcu przyznał, że podczas ataku na chłopców miał przed oczami nie tylko obrazki z Rawicza. Widział również zamordowaną 5-latkę czy sceny z klubu. Kwintesencją tego, jak Kukuła podchodził do swych zbrodni, jest to, że oglądając zdjęcia z wizji lokalnej stwierdził, że na jednym z nich strasznie wyszedł. Specyficzne zachowanie i gestykulacja nie uszły także uwadze świadków, którzy wskazali go jako osobę widzianą z zamordowanymi chłopcami. Mówili, że wyglądał, jakby był nienormalny lub po prostu głupi. Idąc podskakiwał i przeskakiwał z nogi na nogę, poprawiał włosy, zaczesując je do góry, rękami jakby zasłaniał twarz. Mówił sam do siebie, nieudolnie posługując się gwarą śląską. Gdy Kukuła wspominał o gwałtach, których doświadczył w ośrodku wychowawczym i więzieniu, podobno trudno było orzec, czy opowiadał o tym z poczuciem strachu, czy raczej z zadowoleniem. Sprawiał wrażenie osobnika, któremu w zasadzie było wszystko jedno, kogo gwałcił lub zabijał. Lubił się przechwalać, że napadał na chłopców i dziewczęta, że napastował i gwałcił. Mogło się wydawać, że samo opowiadanie sprawiało mu przyjemność. Nie podawał jednak żadnych detali potencjalnych zdarzeń i mogło to wyglądać na swoiste przechwałki. Ale czy były nimi w istocie? Zastanawiał się Roman Hula. A może jednak jeszcze kogoś zamordował, jak to psychopata, który nadal jest niebezpieczny dla otoczenia i mogło mu sporo ujść na sucho, mówił były podinspektor. W katowickim sądzie Kukuła wyznał, że wolał świat dzieci, bo mniej się go bałem, mówił. Prowadzący sprawę sędzia także zauważył, że w czasie zeznań Kukuła zachowywał się nerwowo, gestykulował i uśmiechał się dziwnie i cały czas nerwowo ogryzał paznokcie. Chyba znowu bym zabił, gdybym tylko mógł, oświadczył szczerze. Biegli nie mieli wątpliwości, że ma zaburzenia, które w przyszłości ulec mogą niepogorszeniu. Bez wątpienia stanowi on poważne zagrożenie dla otoczenia, stwierdzono. Sąd zauważył również, że obu zbrodni w Rudzie Śląskiej Kukuła dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach za zabójstwo Radosława T., czyli w okresie od 10 stycznia 1984 roku do 14 kwietnia 1990 roku. Stwierdzono także, że obu zbrodni dopuścił się w warunkach ograniczonej poczytalności. Za podwójne zabójstwo i gwałt na chłopcach Kukuła został skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na 25 lat pozbawienia wolności, 10 lat pozbawienia praw publicznych i 2 nawiązki po 500 000 złotych na cel społeczny na podstawie orzeczenia wydanego 11 lutego 1994 roku. Doliczono mu też 3 lata i 9 miesięcy, które pozostały do odbycia z wcześniejszego wyroku. Karę miał odbyć w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Jednakże żadna placówka w kraju nie była przygotowana na przyjęcie takiego kalibru zwyrodnialca. Każdy, do którego zwracał się sąd, wyjaśniał, że nie daje gwarancji, aby tego rodzaju niebezpieczny przestępca mógł spokojnie przebywać na jego terenie i nadal leczyć się. Ostatecznie więc Kukuła skierowany został do zakładu karnego w Rzeszowie, przy ulicy Załęskiej 76, gdzie rozpoczął odsiadkę 30 października 1999 roku. W trakcie odsiadki miał później zaatakować strażnika więziennego, za co dodatkowo wydłużono mu karę o kolejny rok. Warto nadmienić, że Kukuła był sądzony na podstawie obowiązującego wówczas kodeksu karnego z 1969 roku, wprowadzonego na mocy ustawy z 19 kwietnia 1969 roku. Kodeks był potocznie znany jako Kodeks Andrejewa i obowiązywał od 1 stycznia 1970 roku do 31 sierpnia 1998 roku. Przewidywał on także karę śmierci, wymierzaną za najcięższe przestępstwa, wykonywaną wobec osób cywilnych przez powieszenie. Kara śmierci mogła być orzekana zamiennie z karą 25 lat pozbawienia wolności i karą dożywotniego pozbawienia wolności. Wydaje się, że Kukuła uniknął stryczka tylko wskutek orzeczonej częściowej niepoczytalności. Akt został zniesiony i zastąpiony przez Kodeks Karny z 1997 roku. W zasadzie tutaj historia mogłaby się urywać, jednakże czujni dziennikarze Faktu jako pierwsi zdali sobie sprawę z prawdopodobnych konsekwencji zakończenia wyroku Kukuły i możliwości jego uwolnienia. Reportaż Faktu 24 z czerwca 2017 roku, który przypisał Kukule niesławne miano monstrum z Chorzowa i odświeżył zapomnianą nieco sylwetkę mordercy i gwałciciela, sprowokował dyskusję na temat zbliżającej się wielkimi krokami możliwości wyjścia Kukuły na wolność w maju 2020 roku. Lata odsiadki minęły bez szczególnych ekscesów, a sam Henryk nie bardzo chciał, by o nim pamiętano bądź mówiono. Morderca nie stwarzał problemów i skutecznie udawało mu się unikać zainteresowania medialnego, zdając sobie sprawę, że rozgłos może mu tylko zaszkodzić. Długi wyrok i upływ czasu także wydawały się działać na korzyść Kukuły. Echa potwornych zbrodni ucichły, a sam Henryk prawdopodobnie widział już siebie poza murami więzienia. Koniec wyroku zbliżał się nieuchronnie. Dlatego, gdy zainteresował się nim Fakt, starał się zablokować dziennikarskie śledztwo, między innymi zakazując strażnikom udzielania Maciejowi Molendzie informacji na jego temat. Nie udało mu się jednak zablokować publikacji. Kukuła, który znowu znalazł się w centrum zainteresowania mediów, zamknął się w sobie. Nie chciał z nikim rozmawiać i nikogo widzieć. Przerwał nawet korespondencję, którą prowadził z bliskimi. Unikał dziennikarzy, których szczerze znienawidził. Przez lata w zamknięciu marzył o wolności, a tymczasem pojawiła się realna możliwość, że może jej nigdy nie zobaczyć. W sprawie ewentualnego zwolnienia seryjnego mordercy swoją opinię na łamach Gazety Wyborczej wyraził także wielokrotnie już cytowany Roman Hula, przestrzegając, by do sprawy podejść poważnie. Jeśli ten człowiek wyjdzie na wolność, będzie zabijał dalej, mówił. Za sprawą wspomnianego Macieja Molendy z Faktu, który zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniem o możliwość odizolowania Kukuły od społeczeństwa w gostynińskim ośrodku i objęcie tzw. ustawą o bestiach, sprawa trafiła do najwyższych ośrodków rządowych. W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości pisało: skazany Henryk K. odbywa karę 25 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na zdiagnozowane zaburzenia odbywa ją w oddziale terapeutycznym. Koniec kary przypada na rok 2020. W ocenie psychologa po zakończeniu odbywania kary konieczne będzie prowadzenie wieloletnich, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych z uwzględnieniem psychoterapii oraz farmakoterapii zgodnie z zaleceniami z opinii seksuologicznej w stacjonarnej placówce leczniczej. Dyrektor zakładu karnego może wystąpić z wnioskiem do sądu o umieszczenie Henryka K. w ośrodku dopiero na 8 miesięcy przed przewidywanym końcem kary. Sąd, po wydaniu opinii biegłych psychiatrów i seksuologa, może skierować skazanego do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym lub orzec zastosowanie nadzoru prewencyjnego sprawowanego przez policję. Umieszczenie Henryka Kukuły w ośrodku w Gostyninie było w praktyce możliwe na mocy ustawy z 22 listopada 2013 roku, tzw. Lex Trynkiewicz, o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. To ustawa z zakresu postępowania cywilnego i prawa medycznego dotycząca procedur postępowania wobec osób, które ustawa określa jako stwarzające zagrożenie. Ustawa wprowadziła nadzór prewencyjny nad skazanym oraz możliwość umieszczenia go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Jest to zamknięta placówka lecznicza w województwie mazowieckim nieopodal Płocka, która zajmuje się szeroko pojętą psychiatrią sądową oraz terapią osób z zaburzeniami mogącymi powodować wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego przeciw zdrowiu i życiu. W ośrodku na mocy tzw. ustawy o bestiach przybywają m.in. Mariusz Trynkiewicz oraz Leszek Pękalski. To jest psychopatyczny, zwyrodniały dewiant, który będzie ciągle mordował, jak tylko wyjdzie na wolność i jak tylko nadarzy się ku temu okazja, i na to pozwolić nie można, twierdził Roman Hula. Taki już jest i takim pozostanie jego umysł. A że się obecnie poprawnie zachowuje za kratami? Każdy przestępca zachowuje się w miarę poprawnie, aby wyjść, choćby na chwilę, nawet na przepustkę. Jak już wspominaliśmy, podczas odbywania kary w Rzeszowie Kukuła usiłował zabić strażnika więziennego. Dziś Kukuła nauczył się i już takiego błędu nie popełni, by rzucić się na strażnika więziennego, dodaje Hula. Moim zdaniem po zakończonym wyroku bezapelacyjnie powinien zostać umieszczony w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Jest ogromnym zagrożeniem dla wszystkich. Monstrum z Chorzowa miało opuścić więzienie w Rzeszowie 16 maja 2020 roku. Jednak już wcześniej, 19 września 2019 roku, dyrektor zakładu karnego złożył wniosek w sądzie okręgowym o uznanie Henryka Kukuły za osobę stwarzającą zagrożenie w rozumieniu artykułu 1 ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie i jednocześnie o orzeczenie umieszczenia go w ośrodku w Gostyninie. Na podstawie akt sprawy Kukuły z 11 lutego 1994 roku z Sądu Okręgowego w Katowicach oraz opinii biegłych, seksuologa, psychiatry i psychologa ze specjalistycznego ośrodka w Gliwicach 20 grudnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że Kukuła wciąż stanowi zagrożenie i powinien być w dalszym ciągu izolowany. Sąd nie miał najmniejszych wątpliwości i takie postanowienie zostało wydane, uwzględniając w pełni wnioski dyrektora. Postanowienie z 20 grudnia nie było prawomocne, a pełnomocnikowi skazanego przysługiwał środek odwoławczy, który rozpatrywać miał ewentualnie sąd apelacyjny. Przypuszczamy, że z takiej możliwości skorzysta pełnomocnik skazanego, mówił wówczas sędzia Tomasz Mucha, rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Odwołanie jednak nie wpłynęło i od 22 stycznia 2020 roku postanowienie uprawomocniło się. W opinii Zbigniewa Krzyszowskiego, psychiatry, który na początku lat 90. badał Kukułę, czytamy: z uwagi na utrwalony stereotyp zachowań seksualnych i braki w zakresie uczuciowości wyższej, stanowi on i będzie stanowił w przyszłości poważne zagrożenie dla porządku prawnego. Seksuolog stwierdził: u Henryka Kukuły należy rozpoznać złożoną, nietypową postać dewiacji seksualnej. Składa się na nią pedofilia przeważająco homoseksualna i sadyzm bądź nekrosadyzm pedofilny. Przemawia to też za tym, że gdyby wobec opiniowanego została orzeczona kara pozbawienia wolności, to tak zwane dobre sprawowanie się podczas jej odbywania nie powinno być traktowane jako jakakolwiek rękojmia reedukacji w rozumieniu seksuologicznym. Psychologowie z kolei orzekli: jako przyczynę ukształtowania nieprawidłowej osobowości u Kukuły przyjęliśmy możliwość doznanych w okresie okołoporodowym uszkodzeń centralnego układu nerwowego. I dalej, Kukuła jest człowiekiem o dość wysokim poziomie wrogości. Nie przypuszczam, żeby leczenie więzienne wystarczyło w przypadku tak niebezpiecznej jednostki, mówił wspominany już Krzyszowski w rozmowie z Fakt 24. Po umieszczeniu w ośrodku w Gostyninie Kukuła nadal unika mediów. Henryk Kukuła przebywa w zamknięciu i wciąż odmawia kontaktów, choć potrafił przekazać mój numer swoim kolegom, którzy odsiadują wyroki za przestępstwa seksualne. Po 40 latach od pierwszej zbrodni i blisko 4 lata po pierwszym naszym kontakcie próbowałem z nim dziś porozmawiać. Nie mam ochoty rozmawiać i nie życzę sobie kontaktów. Wycedził przez zęby, nie chcąc, by jego historia znowu trafiła na tapet. Pisał dziennikarz Faktu. W kontekście postaci Henryka Kukuły warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2018 roku działa stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. W jawnej części rejestru znajdują się dane blisko 800 skazanych pedofilów, w tym recydywistów i gwałcicieli. Baza zawiera dane osobowe, fotografie i miejsca, w których przebywają obecnie. Możemy także dowiedzieć się, czy sprawca miał przerwę w odbywaniu kary lub został warunkowo zwolniony, a rejestr został wyposażony w wyszukiwarkę. Baza składa się z dwóch części: ogólnodostępnej jako rejestr publiczny i drugiej o ograniczonym dostępie, z której mogą korzystać wyłącznie pracownicy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i instytucji zajmujących się opieką nad małoletnimi. Dane przestępców seksualnych mają znajdować się w rejestrze do momentu zatarcia skazania, ułaskawienia lub amnestii. Rejestr wydaje się być ideą godną pochwały i instrumentem, który może skutecznie służyć zapobieganiu lub chociażby ograniczeniu potwornych czynów dotykających zwłaszcza dzieci. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że monstrum z Chorzowa już nigdy nie ujrzy wolności.